Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich zaproszonych na pierwszą historyczną konferencję prasową na pierwszych historycznych mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie szybkim na nowym otwartym obiekcie lodowym w Tomaszowie Mazowieckim. Ja nazywam się Piotr Dębowski, jestem dziennikarzem, komentatorem TVP Sport i będę miał wielką przyjemność i zaszczyt poprowadzenia tej konferencji. Witamy bardzo serdecznie Państwa. Witam bardzo serdecznie pana Marcina Witko, prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego. Dzień dobry. Głównego sprawcę tego zamieszania, tak to trzeba szczerze sobie powiedzieć. Witam również prezesa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, pana Romana Derksa. Witam serdecznie. No i witam bardzo serdecznie nasze ukochane zawodniczki i naszych przesympatycznych zawodników, reprezentantów naszego kraju w tej przepięknej, emocjonującej dyscyplinie sportu. Szanowni Państwo, jesteśmy wszyscy uczestnikami naprawdę historycznej chwili, historycznego momentu, bo przecież chyba niewielu z nas gdzieś tam przed rokiem, przed dwoma laty, a tym bardziej przed czterema jeszcze wcześniej liczyło na to i wierzyło w to, że w końcu nadejdzie taka chwila i nadejdzie taki moment, że spotkamy się na pięknej lodowej arenie, gdzie przedstawiciele zimowych dyscyplin sportowych, bo nie tylko łyżwiarstwa szybkiego, będą mogli trenować, będą mogli rozgrywać swoje zawody, walczyć o medale i szlifować formę przed startami w najważniejszych światowych imprezach, chociażby przed Igrzyskami Olimpijskimi. Tak się składa, że właśnie jesteśmy przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pjongczang. Bardzo liczymy na to, że będziemy przeżywać tak fantastyczne emocje, jak te, które stały się naszym udziałem podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi. To już 4 lata minęły. Wtedy bardzo marzyło nam się to, aby już przed tymi kolejnymi Igrzyskami nasi reprezentanci mogli chociaż trochę potrenować przed kolejnymi Igrzyskami, no i to się stało faktem. Ja już nie będę przedłużać, bo mógłbym mówić i mówić. Też jestem podekscytowany i przeszczęśliwy tym faktem, że właśnie ten obiekt rozpoczyna swoje nowe życie. A teraz już proszę o zabranie głosu gospodarza, pan Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego. Bardzo proszę. Dziękuję Państwu bardzo, że znaleźliście czas i wpadliście nie na jeden dzień do Tomaszowa, ale na 3 dni, bo przez 3 dni będą rozgrywane Mistrzostwa Polski na dystansach w Tomaszowie Mazowieckim. Szanowni Państwo, no cóż, daliśmy radę. Tomaszów Mazowiecki dał radę, mimo że niewielu chyba było takich, którzy wierzyli w to, że jeszcze przed Igrzyskami Olimpijskimi panczeniści, łyżwiarze będą mogli do Tomaszowa przyjechać po to, żeby tutaj odbyć zawody, po to, żeby tutaj trenować. Bardzo się cieszę i chcę Państwa powitać bardzo serdecznie w Tomaszowie Mazowieckim. Jest nam niezmiernie miło, jesteśmy zaszczyceni, że możemy najlepszych polskich łyżwiarzy gościć w naszym mieście. Proszę Państwa, obiekt, jak to powiedział Wiesław Kmiecik, niedawno jest na światowym poziomie. I to są święte słowa, autentycznie cieszymy się bardzo, bo ten obiekt jest na światowym poziomie i on nie byłby taki, gdyby nie zaangażowanie wielu ludzi. I pozwólcie, że w tym miejscu podziękuję tym, dzięki którym ten obiekt powstał. Po pierwsze, mógł powstać, bo został wpisany przez rząd na listę strategicznych obiektów dla rozwoju polskiego sportu i dofinansowanie 50-procentowe do budowy tego obiektu pozwoliło temu, że dzisiaj możemy się z niego cieszyć i mam nadzieję, że będzie nam dobrze służył w przyszłości. To również zaangażowanie środowiska łyżwiarskiego, tego z Tomaszowa Mazowieckiego. Muszę im osobiście podziękować, bo to jest Wiesiek Kmiecik, to jest pani Jola Kmiecik, ale to jest Jarek Radke, to jest Paweł Abratkiewicz, to jest mnóstwo ludzi, którzy na co dzień żyli tym obiektem. To są ci młodzi ludzie, którzy za mną stoją z Tomaszowa Mazowieckiego, Karolina i Roland i wielu innych. Ci, którzy też siedzą tam na widowni. To oni żyli tym obiektem i dla nich również w dużej mierze ten obiekt powstał. Ale ten obiekt powstał też dla mieszkańców miasta, którzy bardzo licznie odwiedzali wcześniejszą ślizgawkę tak zwaną wieczorami. Tłumnie tysiące Tomaszowian jeździło na łyżwach krótkich, na łyżwach długich i mogło się cieszyć tym obiektem i oni również na ten obiekt bardzo czekali. Bardzo serdecznie dziękuję moim współpracownikom, Wydziałowi Inwestycji. To był naprawdę nie lada
wyczyn, żeby w ciągu niespełna 14 miesięcy wybudować obiekt, który już dziś możemy powiedzieć, że jego wartość jest przeszło dwukrotnie wyższa niż ta, która była wartością początkową. Jeszcze raz chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy się do tego przyczynili, ale nie byłoby to możliwe też, gdyby nie zaangażowanie Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. I dziękuję poprzedniemu prezesowi, panu Kowalczykowi, ale ta stała współpraca była z panem Romanem Derksem. Panie Romanie, serdecznie za to dziękuję, bo to jest nasze wspólne dzieło i mamy powody do dumy i mamy powody do tego, żeby się tym obiektem cieszyć. Mam nadzieję, że będziecie państwo się bardzo dobrze czuli w Tomaszowie i mam nadzieję, że dzisiejsza wizyta nie będzie ostatnią, a pierwszą. Dziękujemy bardzo panu prezydentowi. Pozwolę sobie teraz oddać głos prezesowi Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, pan Roman Derks. Bardzo proszę. Witam serdecznie państwa. Ja się przyłączam do wszystkich podziękowań, które przed chwilą złożył pan prezydent Marcin Witko, bo nie ukrywam, że dzięki właśnie panu prezydentowi, dzięki ministerstwu i wszystkim, których pan wymienił, mamy właśnie ten przepiękny, śliczny, światowej klasy obiekt. Ale dla mnie najważniejsze poza tym przepięknym obiektem jest właśnie dzisiejsze są zawody Mistrzostwa Polski na dystansach, które jednocześnie będą kwalifikacjami do Pucharów Świata, które znowu z kolei są kwalifikacjami do Igrzysk Olimpijskich. Chciałbym serdecznie wszystkich zaprosić na te 3 dni zmagań sportowych, w których wykonawcą i artystami będą właśnie zawodnicy, między innymi, którzy stoją za mną, plus cała szpica krajowa. Ślicznie chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na te jeszcze raz zawody, które rozpoczynają się o godzinie 17:00. Wcześniej ceremonia otwarta o 16:00. Wiem, że dzisiaj będzie gościł u nas minister sportu, pan Witold Bańka. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam. No i życzę udanego, że tak powiem, widowiska. Dziękuję. Ślicznie dziękujemy panu prezesowi, który ślicznie państwa zaprasza na dzisiejszą imprezę. Proszę państwa, pan prezes powiedział w skrócie, co czeka tak naprawdę naszych zawodników, naszych reprezentantów. Rozpoczynają się dzisiaj Mistrzostwa Polski i to są kwalifikacje do tego, aby uczestniczyć w zawodach Pucharu Świata, a te z kolei są decydujące o tym, czy nasi reprezentanci będą mogli startować na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang. Więc zaczyna się naprawdę taka ważna i mamy nadzieję piękna historia, która zakończy się w Pjongczang w Korei Południowej no jakimś medalem, a może jakimiś medalami. Tutaj oczywiście apetyty rosną zawsze w miarę jedzenia i po Soczi teraz nam się marzy bardzo wiele rzeczy, ale to jest tylko sport, trzeba zawsze brać to pod uwagę, że świat też idzie do przodu, świat też się przygotowuje. No i pozwolę sobie teraz zadać pytanie naszym reprezentantkom i zawodnikom. Mam nadzieję, że nasze panie wybaczą mi, ale jako pierwszy zabierze głos mistrz olimpijski, dobrze? Zbigniew Brudka, bardzo proszę o gorące brawa dla naszego mistrza olimpijskiego, przecież to złoto to jego zasługa. A przecież razem z kolegami z drużyny też w Soczi zdobył brązowy medal. Zbyszek, ja gdzieś tam wyczytałem w mediach, że wypowiedziałeś się, że właściwie wydarzył się cud. Znamy cud nad Wisłą, a teraz mamy ponoć cud nad Pilicą. Potwierdzasz? Dokładnie, jestem pod wielkim wrażeniem. Aż mi się zawok ukręci. Niespełna rok temu murowaliśmy tutaj pierwszy kamień pod tą halę, a dziś możemy ją już podziwiać w pełnej okazałości. Za chwilę odbędą się Mistrzostwa Polski. Zdążyliśmy na czas. Gratuluję panu prezydentowi, gratuluję wykonawcom. No i cieszmy się tą halą pierwszą w Polsce. Liczę, że będzie też dobrze wykorzystana dla łyżwiarzy i nie będzie to ostatnia hala właśnie dla łyżwiarzy. A to prawda, że tak cieszysz się, że jest ten obiekt, bo do Domaniewic będzie bliżej? Ja cieszę się, że pozwolisz Piotrze, spełniły się twoje apele podczas mojego biegu na 1500 metrów i czekaliśmy co prawda więcej niż rok, ale mamy kolejną halę, pierwszą halę przed
najważniejszą imprezą przed Koreą, przed Pyeongchang, gdzie chcielibyśmy się oczywiście jak najlepiej zaprezentować i liczę na to, że ta hala będzie wykorzystana jak najlepiej i w następnych igrzyskach będziemy już mogli mówić o tym, że jest to owoc ciężkiej pracy, te kolejne medale, które mam nadzieję zdobędziemy. Dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo będziecie mieli pytania do Zbyszka, to za moment. Poproszę Cię, abyś przekazał mikrofon teraz naszej Luizie Złotkowskiej, no jedna z bardziej doświadczonych zawodniczek w tej dyscyplinie w naszym kraju, ale to wcale nie oznacza, że już przekroczyłaś 20 lat. Nie, cały czas masz tych kilkanaście. To o tym pamiętamy cały czas. Luiza, no uprawiasz ten sport już od dłuższego czasu. O Twoich sukcesach nie muszę mówić, wszyscy wiemy, ile medali nas zdobywałaś. Czym dla Ciebie jest ten obiekt, otwarcie tego toru? Bo przecież tak naprawdę jakbyś ze swojej kariery sportowej tam wyliczyła te miesiące czy lata czasu, który spędzałaś poza granicami Polski, to chyba sporo by się tego uzbierało. Tak, proszę Państwa, my zawodowi profesjonalni łyżwiarze szybcy spędzaliśmy do tej pory 250 dni w roku poza domem, z czego większość czasu za granicą. Teraz może i poza domem większość, ale przynajmniej w Polsce i będziemy mogli rzeczywiście trenować u nas na naszej hali. Ja odkąd zaczęłam trenować, w zasadzie słyszałam, że ta hala w Polsce się buduje. Były plany na Warszawę, na Zakopane, było tego mnóstwo i, no i nikt nie mógł postawić tej kropki nad i. Tutaj wielkie brawa dla pana prezydenta, że udało się myślę, że dzięki naszym wynikom, dzięki determinacji również Polskiego Związku, ale przede wszystkim dzięki przychylności tutaj władz miasta i, no i władz naszego kraju. Myślę, że to jest wielki historyczny moment dla całego łyżwiarstwa i teraz rzeczywiście będziemy mogli hodować naszych następców. Dobrze, zapytam Cię tak krótko o Twoje przygotowania na ten sezon. Na co liczysz? Co chcesz osiągnąć? Tak w skrócie oczywiście. No, w skrócie trzecie igrzyska, trzeci medal. Więcej nie trzeba. No i właśnie o to chodzi. Wielkie brawa. Luiza Złotkowska. I przekazujemy mikrofon teraz Natalii Czerwonce. Natalia też już ma w swoim dorobku i medale Igrzysk Olimpijskich, i medale Mistrzostw Świata. O tych innych krążkach już nie będę wspominać. Z Lubina, no to kawałeczek jest, prawda, do tego Tomaszowa. Tyle co do Berlina, no ale ja rozumiem, że wolisz do Tomaszowa niż do Berlina. Wolę do Tomaszowa. Bo tutaj po polsku po prostu. Tak, no i śmiałam się z trenerem Kmiecikiem, że no niestety do Berlina to już będą musieli nam zapłacić, żebyśmy przyjechali. No przede wszystkim, tak jak Luiza mówiła, nie dość tego, że my jeździliśmy i trenowaliśmy za granicę, to wiadomo, każdy kraj ustalał sobie godziny tak naprawdę najlepsze treningów dla siebie i my albo trenowaliśmy przed nimi, albo bardzo późno po nich. Teraz my będziemy ustalać te warunki i śmiejemy się, że będziemy Holendrów wyganiać tak, jak nam się będzie podobało. No i ja w ogóle, Piotrze, nie wiem, dlaczego nie zacząłeś konferencji od słowa o Matko Jedyna. No bo to tak powinno brzmieć. To powiem o Matko Jedyna, jak Zbyszek dojedzie do mety na przykład. Dobra, to się umawiamy ze Zbyszkiem. Nie no, ale niesamowite coś i na pewno Tomaszów Mazowiecki będzie naszym drugim domem. Słuchaj, tam mamy takie doniesienia, że strasznie śrubujesz te wyniki na początku sezonu, że osiągasz na swoich tych koronnych dystansach bardzo dobre rezultaty. Czy to oznacza, że tutaj oprócz jakichś zdobyczy drużynowych też możemy marzyć albo liczyć na dobre wyniki indywidualne? Taką mam nadzieję, ale my od zawsze też mówiłyśmy, że jeżeli każda z nas będzie dążyła do tego, żeby być lepsza indywidualnie, wtedy drużyna będzie dużo, dużo lepsza. I taką mam nadzieję. No i co to dużo mówić. Chciałabym też pochwalić, myślę, super robotę wykonali przez całą noc panowie rolbiści, bo dzisiaj lód dużo, dużo lepszy niż wczoraj i mam nadzieję, że będzie szybko przez to. No ja myślę, że z każdym dniem ten lód będzie coraz lepszy. Dziękujemy serdecznie. Natalia Czerwonka, wielkie brawa. No a teraz, proszę Państwa, nasza wielka nadzieja na następne, aż się boję mówić, ile lat w łyżwiarstwie szybkim, bo w przypadku kobiet to lepiej o tym, o tych latach i o wieku za dużo nie mówić. K-
Karolina Bosiek, reprezentantka Pilicy Tomaszów Mazowiecki. No już można powiedzieć w swojej kategorii wiekowej, w kategorii juniorów, gwiazda, bo przecież legitymuje się w tej chwili drugim wynikiem na świecie w swojej kategorii na dystansie 3000 metrów. To jest też najlepszy wynik w kraju obecnie na tym dystansie, w tym sezonie. Karolina, ty jako gospodarz tego obiektu, bo do tej pory jak trenowałaś tutaj w Tomaszowie Mazowieckim, no to na otwartym terenie, na odkrytym terenie nie zawsze ta pogoda była taka sprzyjająca, prawda? Padało, było zimno, wiatr wiał prosto w oczy, więc nie można było się rozpędzić, a teraz taki przeskok. Myślisz, że to ci pomoże w twojej karierze? Myślę, że na pewno pomoże. Nie będziemy musieli trenować przy mrozie minus 20 stopni, jak było dotychczas, kiedy przejechaliśmy kilka odcinków i musieliśmy zejść do szatni, zagrzać się i dopiero dokończyć trening. Myślę, że to jest naprawdę wielka szansa nie tylko dla mnie, ale dla młodszych zawodników. Bardzo dobrze. A na co liczysz tutaj na tych Mistrzostwach Polski? Bo wiem, że tam planujesz po cichu spłatanie kilku takich troszeczkę niemiłych niespodzianek dla twoich starszych koleżanek. Czemu od razu niemiłych? Dla nich będą niemiłe, dla ciebie miłe, bo ty chcesz je wyprzedzić. No na pewno chciałabym pokazać się jak najlepiej na tych mistrzostwach. Co będzie, to zobaczymy. To trzymamy kciuki i teraz poproszę Karolinę o przekazanie jej mikrofonu tam, aż na lewą stronę. I brawa dla Karoliny. Janku, z Poznania do Tomaszowa. Jak to tę odległość liczysz, gdybyś miał porównać z Poznania do Berlina? Jest bliżej, czy...? Inaczej jest tak, że z Poznania do Berlina z domu na lodowisko mam 3 godziny. Tutaj zgodnie z przepisami też mam 3 godziny, bo są już otworzona została obwodnica Łodzi, więc nie trzeba jeździć przez Koluszki, więc jest... I ja chciałem cię poprosić, żebyś zgodnie z przepisami jeździł od tej pory, dobrze? Jeżdżę cały czas. No tak, różnie to ponoć bywało w historii, ale nie będziemy tutaj wracać do szczegółów. Janek, ty też przecież już uprawiasz ten sport od dłuższego czasu. No i teraz w końcu, nawet jak będziesz z Poznania jechać tą drogą, to polskie znaki, polskie tablice i w końcu przyjeżdżasz na polski lód. Tak. Jak oceniasz ten lód? Ja wiem, że to są dopiero początki, więc tutaj trzeba jeszcze włożyć trochę pracy, żeby to wszystko wyczuć. Woda, temperatura i tak dalej, ale jak to ci się widzi? Znaczy się, ja w ogóle od bardzo długiego czasu zawsze starałem się, jak były na początku sezonu, było ustalane, gdzie są Mistrzostwa Polski, to starałem się, żeby i modliłem się tak po cichu, żeby nie trzeba było przyjeżdżać do Tomaszowa, bo tak zawsze było, że o, udało mi się w tym roku nie być w Tomaszowie, tak? Ale teraz przez to, że powstał tak wspaniały obiekt, to z miłą chęcią będę tutaj przyjeżdżać, będę tutaj trenować, bo naprawdę obiekt jest światowej klasy. Z dnia na dzień teraz lód jest coraz lepszy. Nic tutaj nie potrzeba więcej, jest blisko, jest spała, jest to jeden, uważam teraz, z lepszych ośrodków treningowych, można śmiało powiedzieć, w Europie, na świecie. Świetnie, a co z twoją formą? Powoli do przodu. Czyli rozumiem, że w Pjongczang już będzie taka jazda szybka. Szybka i z sukcesami. Dziękujemy bardzo. Jan Szymański, wielkie brawa. No i teraz lecimy z mikrofonem do Konrada. Do, właściwie powinienem powiedzieć, Nestora, albo nie wiem, wodza tej całej ekipy, bo Konrad tutaj no, chyba najdłużej już się ślizga. I przez tyle lat, Konrad, musiałeś się tułać po tej Europie. Albo to Berlin, albo Incel, albo Herentwen, przecież tam w Holandii spędziłeś też sporo czasu trenując w grupie zawodowej. No, a teraz polski tor. Co ty na to? Chyba rzeczywiście z tej ekipy najdłużej czekałem na tą halę. I tak naprawdę już myślałem, że się nie doczekam, ponieważ chyba kariera moja gdzieś tam się zbliża już ku końcowi. I już traciłem nadzieję, że te jednak poślizgam się jeszcze za, powiedzmy sobie, za kariery zawodniczej pod dachem. Więc... bardzo miła niespodzianka. Pewnie gdybym wiedział, że taki piękny
obieg powstanie w tym sezonie, no to pewnie bym się do tej Holandii nie wybierał, no bo gdzie tu się wybierać, jak tu mamy taki fajny obiekt. No ale cieszę się niezmiernie, że mamy tą halę. Dla mnie jest to niesamowicie istotny moment, ponieważ od samego początku też kibicowałem tutaj tej hali. Wiadomo, tak jak dziewczyny wcześniej wspomniały, były Krzemiarki, Zakopane, Warszawa, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Gratuluję, panie prezydencie, super, super hala, świetnie jest zrobione. To wszystko, poczekamy na fajny lód i damy szansę lodomistrzom i tej hali, żeby pokazała tak naprawdę swój potencjał, ale myślę, że przede wszystkim no musimy się cieszyć, pierwsze mistrzostwa, to jest historyczny moment. Dla mnie bardzo taki emocjonalny, także no, jestem przeszczęśliwy, że tutaj pod tym dachem nie tylko konferencja, ale dzisiaj pierwsze wyścigi. Ale nie będziesz płakać, jak już staniesz na starcie. Że to bardzo emocjonalne, no ale bez łez. Chyba, że to będą łzy radości, prawda? Wiesz, po tylu latach czekania, jak ja już się prawie 20 lat ślizgam na łyżwach, jak mam nadzieję, jakbym policzył, ile rzeczywiście dni spędziłem za granicą, to myślę, że przeszło pół życia, ale tak za granicą już mi się nudzi, ponieważ ja jestem fanem Polski, jestem po prostu szczęśliwy w naszym kraju i bardzo chętnie tutaj będę wracał. Już może nie jako zawodnik, a nigdy nie wiadomo. Jak się rozpędzisz w Pjongczang, to jeszcze nabierzesz ochoty może na przyszłość. Wychodzi, zobacz. Proszę Państwa, Konrad Niedźwiecki, wielkie brawa. Przekazujemy mikrofon teraz tutaj na prawą stronę. Ja jeszcze chciałem nawiązać do tego, co Janek Szymański powiedział, bo to wspomniał o tym, że tak unikał tego Tomaszowa. Ja muszę powiedzieć, że ja też mam takie trochę niemiłe wspomnienie związane z Tomaszowem, bo przed Igrzyskami Olimpijskimi w Turynie przyjechałem tutaj na Mistrzostwa Polski. Jak zobaczyłem ten tor i te kałuże wokół, bo wszystko płynęło, to tak pomyślałem sobie, ojejku, naprawdę, z tym polskim łyżwiarstwem szybkim to jeszcze chyba za dobrze nie będzie, jeżeli mamy takie obiekty. Więc teraz, patrząc tutaj sobie tak nawet przez tą szybę na to wszystko, co widać, to naprawdę jest bardzo budujące. Roland Cieśle, kolejny przedstawiciel i młodego pokolenia, i gospoda, no dobrze, no ja cię porównuję teraz do Konrada cię teraz porównuję, ale przede wszystkim gospodarzy, czyli zawodnik Pilicy Tomaszów Mazowiecki, szósty zawodnik Mistrzostw Świata w biegu ze startu wspólnego. Roland, ty jesteś taką postacią, która jak sobie przypominam, to zawsze tak byłeś o krok za tymi naszymi gwiazdorami, można powiedzieć, ale teraz już wchodzisz tak do gry mocno i włączyłeś się do rywalizacji. Jakie ty masz plany na ten sezon? Co chcesz osiągnąć? No, co chcę osiągnąć? Myślę, że ten zeszły rok był dla mnie super niespodzianką, w ogóle się nie spodziewałem takiego wyniku. Mam nadzieję, że ten rok też przyniesie mi kilka niespodzianek i też będę się cieszył z wyników swoich, jakie osiągnę. Rozumiem, że te wyniki to będzie też pokłosie tego, że będziesz mógł tutaj sobie na tym torze trochę potrenować. Myślę, jak odbierasz tor? Jezus, no jest super. Ja też tyle lat czekałem na ten tor. Myślę, że najwięcej z wszystkich tutaj zawodników, nie chwaląc się, jeździłem najwięcej na tym torze. I w ogóle nie przypomina starego toru, także Janek, przyjeżdżaj, załatwimy ci kawalerkę, będziesz czuł się jak w domu. I no naprawdę jest super komfort. Myślę, że robimy treningi na światowym poziomie w doskonałych warunkach i jadę do domu, do rodziny, także to jest podstawa. Super. Dobrze, trzymamy kciuki za starty na tych Mistrzostwach Polski. Roland Cieślak, bardzo proszę o brawa. Proszę Państwa, tak podsumowując, można powiedzieć chyba śmiało, że dzięki temu obiektowi nasi reprezentanci będą w końcu mogli wychodzić na lód tak jak wszyscy inni w Europie czy na świecie. Bo zawsze byliśmy spóźnieni o dobrych parę miesięcy. No i ja sam się dziwię, że należałem do grupy również tych, którzy oczekiwali od naszych dziewczyn i chłopaków świetnych wyników i zwyciężania, pokonywania najgroźniejszych rywali. Holendrów, Amerykanów, Kanadyjczyków, Niemców i wszystkich innych.
I tak sobie dzisiaj, jak jechałem tutaj właśnie do Tomaszowa, pomyślałem, jak ja mogłem tego oczekiwać, skoro oni i tak zawsze spóźnieni o 3-4 miesiące wchodzili na lód i mimo to dawali sobie radę. Tutaj też trzeba chyba podkreślić to, że właśnie z tego obiektu najwięcej będą korzystać ci młodzi, ci, którzy będą się szkolić, bo nie mam wątpliwości, że na razie to o Tomaszowie Mazowieckim śmiało będzie można mówić, że to będzie taka stolica polskiego łyżwiarstwa szybkiego. Tutaj jest ten obiekt i myślę, że szkolenie też będzie się tutaj właśnie koncentrować. Teraz czas dla Państwa. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać jeszcze komuś tutaj z obecnych na tej małej scenie pytanie, to bardzo proszę. Proszę podnieść rękę, ja podam mikrofon. Dobrze, to ja myślę, że, bo ja widzę, że tutaj Państwo, którzy przybyli z różnych redakcji, to tak naprawdę czekają na możliwość już indywidualnych rozmów, więc dziękujemy serdecznie. Kończymy jakby tę oficjalną część konferencji, ale Pan Prezydent, Pan Prezes, a także nasze reprezentantki i reprezentanci są do Państwa dyspozycji. Już może tak w kuluarach tutaj indywidualnie, bardzo proszę, można rozmawiać i zadawać pytania. I oczywiście zapraszamy na ceremonię otwarcia, godzina 16, a później od 17, 3-dniowe Mistrzostwa Polski na dystansach. Dziękujemy. Daliśmy radę, to historyczna chwila, możemy śmiało wszystkich zaprosić na pierwsze w historii Tomaszowa Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim, w krytym obiekcie, w pięknej, nowoczesnej, na poziomie światowym arenie lodowej. Serdecznie Państwa zapraszam.